Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny lipcowy dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Jako, że minęło już pół roku nowego roku, to zgodnie z zapowiedzią, zgodnie z obietnicą, na wasze życzenie przygotowałam dla was, tak jak w zeszłym roku, zestawienie najlepszych książek 2017 do tej pory. W tym zestawieniu znajdziecie same nowości, książki, które pojawiły się na rynku wydawniczym w Polsce w ostatnich miesiącach, a które polecałam na Wielkim Buku. Same nówki, same świeżynki, po które naprawdę warto sięgnąć. To co? Zaczynamy! Margot, Taryn Fisher. Opowieść o bolesnym dorastaniu w miejscu, które zaraża złem wszystko, bez wyjątku. Zmrozi nie tylko młodą krew. Młyn do mumii Petra Stańczyka. Mistyczny porno-gastro-thriller z kryminalnym sznytem, lektura libertyńska, ekstrawagancka, ekscentryczna, przepyszna, ogromnie wam polecam. Na wodach północy Iana McGuire'a. Brutalna, mocna, dramatyczna opowieść o jednej z ostatnich wypraw wielorybniczych na północ, gdzie na pokładzie czai się prawdziwy zwyrodnialec. To Cormac McCarthy na wodach północy. Strażnicy światła Abby Jenny. I jest to powieść, która ma naprawdę szansę zostać najlepszą powieścią 2017 roku na miarę euforii Lily King. Oczarowuje grozą, wywołuje dreszcze niepokoju i hipnotyzuje niepokojącą atmosferą i wspaniałymi opisami przyrody. Egzorcysta Williama Petera Blatty. Jest to wyjątkowe, bo jubileuszowe wydanie tego kultowego już horroru o pewnej małej dziewczynce nawiedzonej przez demona pustyni. To opowieść przerażająca, wielowymiarowa, do interpretowania wciąż od nowa. Wielkie kłamstewka Lian Moriarty. Jest to wydanie serialowe, nieszczęśliwa plotka, toksyczne małżeństwo i kobieca rywalizacja, a do tego zagadka pewnej śmierci, a to wszystko na przedmieściach Sydney w bogatej dzielnicy w małej społeczności. Cudownie dowcipna, zaskakująco brutalna, nietuzinkowa opowieść ze zbrodnią w tle. Nie wszystko zostało zapomniane Wendy Walker. Fascynujący thriller psychologiczny o zbrodni, o rozpaczy i o nowym życiu. Miejscami niewiarygodny, miejscami przerażający, ale emocjonujący aż do bólu brzucha. Gorące mleko Deborah Levy. Leniwa, oniryczna atmosfera nadmorskiego miasteczka na hiszpańskim wybrzeżu i w tym wszystkim toksyczne relacje hipochondrycznej matki i córki, która nie potrafi się wyzwolić. Dziedzictwo Ann Patchett. Jest to prawie duży Bóg, powieść obok której po prostu nie sposób przejść obojętnie. Pocałunki o smaku pomarańczy, które zmienią losy dwóch rodzin i tajemnice, które zostaną w sercach na całe lata. Bad Mommy, Taryn Fisher. To jest jej dom, jej mąż, jej dziecko, a przynajmniej tak jej się wydaje i ty jesteś tutaj tylko i wyłącznie na chwilę. Taryn Fisher ma zdecydowanie dar do przemawiania głosem psychopatów i ten głos pozostaje z nami na długo, na zbyt długo. A jako bonus, lektura dla młodszych, jak i dla starszych czytelników, czyli Lolek Adama Wajraka. Poruszająca serducho, wzruszająca opowieść o pewnej psiej znajdzie, która znalazła nowy dom właśnie u Adama Wajraka i jego żony. Przepiękne ilustracje i cudowne przesłanie. I tak właśnie, kochani, prezentuje się topowa dziesiątka książek pierwszego półrocza 2017. Oczywiście pewnie zauważycie, że kilku pozycji tutaj co najmniej brakuje, a to tylko dlatego, że jeszcze ich nie przeczytałam, nie mogę sama wydać o nich opinii, ale systematycznie nadrabiam. Drugie półrocze zapowiada się naprawdę przegodnie i już teraz czuję, że to podsumowanie roku będzie stanowiło nie lada wyzwanie. I to wszystko na dziś. Pamiętajcie, że wszystkie te książki wraz z linkami do recenzji znajdziecie na blogu Wielkiego Buka. Koniecznie tam zaglądajcie, link pod filmikiem. I oczywiście napiszcie mi też, którą świeżynkę wy uznajecie za wyjątkową i naprawdę godną uwagi. Nie zapomnijcie mnie też odwiedzać na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads, a my widzimy się w bezsenną środę i opowiem wam o Czarnej Madonnie Remigiusza Mroza totalnie przedpremierowo. Do zobaczenia, pa pa!